Czy czujesz jako, jako dusza tej polskości w Rumunii? Mam odpowiedź, mam odpowiedź. Poczekaj, ale Bolek, ale poczekaj! Mam odpowiedź, mam odpowiedź! Poczekaj, Bolek! Ale czy czujesz, że Polacy są dyskryminowani tutaj? Miło cię tu widzieć. Musisz wiedzieć, że ten odcinek to kontynuacja odcinka numer 4 z serii Jak to daleko w Rumunii. Tymczasem miłego oglądania, a zarazem miłej podróży. Pamiętaj o zostawieniu łapeczki i komentarza na dobry początek. Bolek, Bolek, ale czekaj. Chodź, bo to jest bałagan. Słuchaj, jest... słuchaj, a Bolek, a mapa... Mam Afryki, bo zaraz ją w starej szkole. Pięknie. To jest mapa dobra za komunę zrobiona. Tak, no, nie solidna. No, solidna. To jest prawdziwa. To była przy uczniach. Mhm. Jest stara, mapa tyle czasu. No tak. Mapa Afryki. A tu jest ciemno. Jak zapalę żarówkę, to nie zobaczy nic. Aj, to jest twoja kwatera, Bolek. Tak. Artysta, wszędzie dzieła. No właśnie tam się powtarza się ten to. Malarstwa są podarunki od innych artystów. Od innych. Czyli wymienialiście się? Tak. A nie brzmiękiem. Bolek, Bolek, Bolek. A zobacz, zobacz, ty to, tym żelazkiem prasujesz? To jest antyk, to mama prasowała. Mama prasowała. Ja go wziąłem jako dekorację. Ale piecyk normalnie działa. Normalnie działa przecież. Ceramika i stal. Przecież gotowałem kawę rano. Dziś. No jeszcze czuć żeliwo nagrzane. O, tu? O, proszę. Tu jeszcze ci pokażę. Tu mam drogę krzyżowe religijne, to są rzeźby. Pięknie. Ale zobacz, to jest część od auta. Tak, i patrzcie, no i mam zaleście ikony namalowane na Volkswagenu. Na bardzo. No widzisz, nareszcie on się śmiał. No widzisz? To był mój pomysł, właśnie. Zarazem mam kolegi, z którym jest, jak się mówi, ten, który blachę naprawia metal. Blacharz, no. I ta rzecz była do wyrzucenia. A ja tam jak idę, to kleję alkohol, dopóki nie padzemy. My wiesz. Majstry zeszepiłem. Jak skończy pracę, zrobię jakieś kasę, aby coś, marzę mlado, że komprawa. I ja po palince mam wizję. No. I miałem wizję ikony na tym. I widzisz, to było rzeczywiście. Bolek, wziąłem książkę i to jest według Rafaela. To jest sławny obraz Rafaela. No. Ma nietypowy, ale patrzcie, jedna rzecz. Ja malowałem z tyłu. Mhm. Jak to się robi? Tu włożyłem papier, żeby nie wyglądało światło. Wyobraź sobie, ja to malowałem chyba z tydzień. Wyobraź sobie, jaki mam problem z cierpliwością, bo ja nie wiedziałem, czy jest z tamtej strony. Bo tu dasz dwie, trzy barwy, a nie wiesz, czy się to przejdzie, czy nie. A, no tak. No właśnie. I po tygodniu z Dianem byłem szczęśliwy. Nie, byłem ciekawy, co zrobiłem. No tak. Bo jak zrobię sobie plamę, to to zostanie. No tak. Bolek, ja następnym razem, jak przyjedziemy, no to może na monitorze. Też to by był na telewizorach. Obrazy. Na telewizorach. Ja zwykle nie unikam prowokacji. Zwykle. Czasami to unikam, ale nie. No. To nie. Bolek, ale to było imię, tak? Bolek mówi, że ma dwie kobiety. Jakie masz kobiety? Rzeźbę i poezję, dobrze mówię? O. A, rzeźbę i poezję. Rzeźbę i poezję. A, nie da się to. Bolek ma je. A to twoja książka? Nie. Tak. No, ale już wiemy, że nie dostaniemy. No nie, no. Bo nie mam. Ale spokojnie. Ale bo... mam jedne kopie, kserokopie mogę zdać. Spokojnie, nie, Bolek. Nie trzeba. Mamy tutaj na nagraniu wcielenie słowa. Bolek Majerik. To jest mój debiut literacki. Proszę bardzo. A, to ty piszesz o życiu. A, to wiersze. No. Tutaj trochę o Bolku napisane. Proszę bardzo. Jest potomkiem górali czadeckich, którzy wywędrowali z Beskidów i osiedlili się początkowo w okolicach Czadcy i Żylina. Dobra, teraz ten. Praca w zawodzie niezgodnym z zainteresowaniami nie dawała mu satysfakcji. A jaki to był zawód? Że ci się nie podobał? Być góralem, kosić, grabić i pilnować krowy. Krowy, owce, nie? Sery robić. No i barany, tak. No właśnie. Tak. Słownik języka polskiego, to się szanuje. Normalnie. No. Normalnie. Już w niejednym domu takiej książki już nie ma. Obarkę. Już niestety internet zabiera to, nie? To czytanie książek. Już widzimy tutaj. Dobra, jeszcze mamy tutaj. Jeszcze. I tam też był. To jest ten przyjaciel, który mi zrobił ten portret, ten autor, Jerzy. Nie do zdarcia. Tak. Bolek, szczęśliwy jesteś czy nieszczęśliwy? Codziennie dziękuję Panu Bogu za moje życie. I am like my life.
Bo co? Rodzice chwała Boga jeszcze żyją. Nie mam żony, żeby po prostu jej kupować buty. Żyję dla rzeźby. A z drugiej strony słyszeliście o... To czekaj, to może powiemy widzom, że jak jest chętna kandydatka dla Bolka... Unikam! Czemu unikam? Robię slalom. A może słuchaj, a jakaś malarka by przyszła? Drodzy widzowie, nie drogi lubię malarzy! Nie? No to rzeźbiarkę. Miałem z nimi problem na uczelni, bo ja poszedłem na rysunek anatomii. My z rzeźby przychodzimy po południu. Ształugi byle brudne farby, nie cierpi po nich. No. A wiesz, jak idzie po ulicy, jak zobaczysz na ulicy w tłumie jednego malarza i jednego rzeźbiarza? Rzeźbiarz jak idzie, to idzie tak. A wiesz, jak idzie malarz? Ja malarza widziałem, do 100 metrów widziałem, że to jest malarz. Powiedz Bolek, z Biblią, bo tu powiedziałeś o Biblii, że żadna Biblia nie jest prawdziwa. Te tłumaczenia. Tak, jest przynajmniej 17 albo 18, na ile wiem, tłumaczeń Biblii, żadne nie sprawdziła, bo jest w tym sęk. Nie mówię o tym, że wyłączyli pewne teksty. Na przykład niektóre książki w ogóle wrócili. Jest tak, w języku hebrajskim teksty w oryginale są, że litera po literze leci. Kwestia jest, że te litery po literze, które są normalnie całe kielbasy, ciach, 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 trzeba oddzielić litery, żeby formować słowo. I każde słowo prawie hebrajskie ma od 1 do 6 znaczeń. I tu można robić interpretację, że każda religia będzie sobie brać teksty i tłumaczyć według widzimisię, sorry. No tak. Czyli niestety dzisiaj... Ja nie wierzę w żadnej Biblii. Dzisiaj... Musiałbym mieć teksty oryginały z hebrajskiego. Dzisiejsza religia to kwestia interpretacji. Niestety tak. Fundament to, że Pan Jezus jest Synem Bożym, to jest moja mistyka, moje przeżycie mistyczne. I tak, Pan Jezus jest jedynym punktem oparcia w ogóle w całej Biblii. Ale jeżeli chodzi o Stary Testament, to nie wiem, tam jeszcze jest dużo do grzebania. Ale nie ufam żadnemu autorowi. Tutaj Bolek we fiolecie idzie. No i co, i tak sobie rzeźbisz? Ile taką rzeźbę? 2 tygodnie tam mówiłeś. Dwa tygodnie. Więcej? Czyli tu jest portret? No. Którym się kieruję, to jest Stefan Wielki. No i co, Stefana zrobisz w 3 tygodnie, myślisz? Tak, ale no... Zrobisz, ale go nie sprzedasz, bo więź się wywiązała. Więź się wywiązała, a z drugiej strony, jeżeli będę pracować 2 albo 3 tygodnie za 400 zł, to ja rezygnuję. Ale poczekaj, Bolek, więź się wywiązała z drzewem... W ciągu pracy. Czy w ciągu pracy wyszło. W ciągu pracy. W ciągu pracy, drewno jest bardzo... twarde. Ty, Stefan, Nygusie. Tylko uważaj na niego, bo on to Janowi Albrechtowi rozbił szlachtę. Za Jana Albrechta umarł szlachta, to jest ten typ. To jak u mnie szlachta. To jest ten typ. Jak u mnie rozbijesz szlachtę, to będzie... On ją rozbił. Uważajcie, widzę. Uważajcie na niego, on z Polakami to miał na pniu. Nie, to zobacz, ty historii. Ty się nie śmiej, Hanio, bo to... No, prawda, nie, to taka prawda. A jak się psiulka nazywa? Cała. Cała. Cała? Cała, bo cała. Po rumuńsku kecała to jest suczka. Kecała. A zrobiłem przeskut od kecała cała. Nie cała. Cała. Nie kombinuj. Ale się uśmiechnęła. Ale musicie znać. Bolek, a ja sobie tak myślę, jak ty wspominasz dzieciństwo? To ci powiem przywódcę. Kurde no. Tylko najgorsze jest to, że... Na suchym gardle. Ty, Bolek, ale masz dwóch abstynentów. Co? Masz dwóch abstynentów. Ale mnie nie przeszkadza, że piję sam. Więcej będzie dla mnie. A tutaj kto stworzył te dzieła? To moje chóry anielskie, tylko jeden mi uciekł mi do Hiszpanii. To zrobiłem chóry anielskie i się bawiłem co w Marowidle. Chóry anielskie? Chóry anielskie. Chóry anielskie to są te, ja to znam, te większe gatunki tych. Jeszcze brakuje mi trony tam. Ktoś mi wziął. No, to było w kolekcji, musimy go powtórzyć. Bolek, ale... Jest 7. Czemu ludzie tak 7. Ozdabiają te fronty domów? Czemu tak ozdabiają od 150 lat, no co? Od jako 150 czemu? Lat? Tak, bo to jest dom z drewna, ubity kątami z drewna. Jeszcze, wiesz, w oryginale, to tam był dach jeszcze, mam ze spodu poza drewnem, dach był drewniany, był szczypany z pniów i był ubity kąt. U nas się mówi dach.
Tak się mówi, ono się mówi dranica. Granice. To są gąty, jak się mówi po polsku, no. Gąty. Wiesz co, Bolek, muszę cię zapytać, jak to kiedyś wyglądało, jak byłeś młody? Moja stodola jest oryginalna, jest z drewna. No tak. Oprócz tego, że jest azbest, ale tam były pobite gątami. Tutaj droga była jakaś taka copolna? Chodź pokażę, wrócimy mi jedną minutę. Chodź pokażę ci oryginalny dom drewniany polski. Polski dom drewniany. Tak. A powiedz, tutaj co była taka... się zachowali w oryginale. W oryginale. A będziemy zresztą, mogli... zresztą mój dom też jest w oryginale. Patrz, ten, tego typu widzisz? A ten tutaj. Tam, tak, to jest drewniany. A tam można wejść, myślisz, do sąsiadki? Nie, teraz ja mnie szuszy. Typowa stodoła, tak? Tak, typowa stodoła w oryginale, że tam sobie jest brama, ta brama się otwierały i się jechało w jesieni wozem i się siano tam rzucało. I na boki. Na boki. A tam na dole te drzwi, to tam było stanie z krowami. A, właśnie. I to było. Jeszcze były kiedyś cepy, kosy na no tym, tak. Wiesz, przygotowane. A teraz są kosiarki. A weź opowiedz. Nie słuszy, nie. No ale powiedz, co było przed 89, bo mnie jeszcze na świecie nie było. No ale dwie godziny gadać bez paliwa. Nie gadam. Owoce borówki z wiśnią. Borówki z wiśnią. Nie, i ile procent? 60? Nie. Ona ma do 40, tak. A to nie wyrwie z butów? Rzeźbiarza chyba nie. Bolek. To polewam tym syropem. I ona ma daje taki zapach. Macie, tak. Pani Jadzie, nigdy, pani Jadzie. A mogę go powąchać? Tak, pewnie. Pani Jadziu, a co to za smaki są? Ja tu widzę maliny. Tu są różne smaki. Maliny. Malina. To jest mięta. Mięta tutaj z mięty naturalnej. Ogrodowa, naturalna mięta. Naturalna tutaj tak, mięta. Tak. Wiśnia. Wiśniata. Wiśnata, bo jest po rumunsku wiśnata. Wiśnata. A tu frukty pedury, to są leśne różne owoce. Tak. No. Są i w lesie takie, co się mówi na to pijoki. U nas pijoki się mówi, bo jak tego się najesz, no jest między maliną a jeżyną. Aha. Takie wysokie jak malina, a czarne jak jeżyna. Aha. I tego jak się dużo najesz, to trochę tak jakbyś... Zbuszować tak, może. Tak. To tu są różne też. Ojejku. I tu jest wiśnia. To pani to już alkohole. Tak. A to już 40%? I pisze wiszynata, producent z pleszy. Aha. Tak, fajnie. Tak. Czyli to jest z 40% czy więcej? No to alkohol może z 50? Ma 96. No, spirytus. Tak, spirytus. No, tak. To na pół tak rozcieńczyć. To ma 30 i coś. 30%. A to... Dobrze. A to jest czarna jagoda. Czarna też jagoda. Leśna. Mhm. Na oczy dobra. Czarna jagoda. No a wszystko dobre. No, zobaczcie, jak się uśmiesz. I Hania później nie będzie dała rady wyjść, jak będzie tutaj degustować. Ale żebym powąchała syrop z mięty, bo tego nigdy nie widziałam. Proszę. Nie, ten jest. Ja mam w zimnym, bo ten jest sterylizowany. Dobra. A to pani ma tutaj taki sklepik, dopiero teraz tak załapałem. Ale to co, przychodzą tutaj i po prostu kupują sobie na kieliszki? Pewnie. No, normalnie. Wieczorem sobie rozmawiają. No, przy herbatce można posiedzieć, pogadać. Tak, Bolek, ja chciałbym cię podpytać troszkę o życie tutaj. Wiesz co, to co było lat temu 40, bo Plesza nie wygląda tak samo jak 40 lat temu, czy 50. Tak. Tu jest, jak ktoś mówi... Powiem taką repliką z pewnego teatru rumuńskiego. To jest duży ból w moim sercu, że po 89 się zmieniła strefa czasu, w ogóle kosmos się zmienił. Bo do 89 żyliśmy, byliśmy taką łazą polskości i łazą Mickiewicza. Dobrze czytałem tam pana Tadeusza, jestem Polakiem również, nie tylko Rumunem. I znamy historię polską, nie tylko rumuńską. No a kiedyś nawet się mieli w Polsce Bolka. Czyli przed 89. Przed 89 tu się żyło w obrazie pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Jeszcze miałeś te trzy stogi na chodniku, miałeś te Zofię, która chodziła pod dęba. To było, się żyło w innym wieku. Szliśmy na przykład, były tak zwane klaki, czyli... No, Polacy byli obdarowani przed rząd rumuński z Austro-Węgier według rodzin ziemią i myśmy szli na przykład bezpłatnie
do jakiegoś gospodarza, bo on mówi, dobrze, dobrze panowie, ale mam do koszenia tego, przyjdźcie. I szliśmy 6-7 chłopów z kosami, wyobraź sobie, że szliśmy pod górkę, z górki w dół i żeśmy kosili w tym szeregu. Wszyscy razem. Badali pokosy, tak. Później przyszły kobiety i grabili też. Była taka pomoc dobrowolna, ale wiesz, zaprosiłeś, przyszedł do ciebie jakiś szereg ludzi, ci pomagało. Później ty poszedłeś po kolei i odpracowałeś to. I to było to. No i później było to, że przyszły kobiety z takim koszykiem zaplatanym z prętów, gdzie po prostu było jedzonko, gdzie była słonina, była bryndza, czyli szereg owczy i była cujka, czyli no... Nie lubię tego słowa bimber, czyli wódka pędzona z owoców tutejszych. Regionalne. No, a regionalne tu na Bukowinie to jeszcze jest do dziś, dzisiaj mówi palinka, ale to jest niedosłownie palinka, to jest cujka, czyli to jest cujka, to jest, nawet znam kogoś, kto dziś pędzi bimber. Ale to... Nieważne. Cujka to jest... Cujka to nie jest palinka. Palinka to jest ta ostra. Palinka jest tylko i wyjątkowo ze śliwek. I temu rozdzielam cujkę od palinki. Palinka przechodzi od słowa polskiego paląca. Paląca. Palić. No. To jest palinka, to się robi w Ardeli i jest ze śliwek. A my tu robimy cujkę. Cujka jest... Co jest to największe na Bukowinie? Jabłka. Jabłka z Bukowiny. A ty teraz co pijesz? A, teraz minął pani Jadzi... A co tak schowałeś? Tak, czereśniówkę, raczej wiśniówkę i borówkę. Wiśniówka i borówka. Tak. To jest taka naleweczka. Naleweczka robiona, ale te borówki to ona sama ich zbiera w lesie. Bo są miejsca, gdzie są borówki i tak dalej. Mhm. I to chciałem powiedzieć, tylko tyle, że po 89 weszliśmy w taki Matrix. Ja się w tym nie odnajduję. Żałuję, że nie ma tego czasu. Czasy są bardziej agresywne. Ktoś mówił, taki mój ulubiony speaker rumuński, że przyszedł diabel do Rumunii, nie chce już odejść. Się zmienili strefy czasu. Do 89, do tej zmiany czasu, to jeszcze ludzie się szanowali. Mój dziadek na przykład, świętej pamięci, jak szedł ulicą, jak szedł i zobaczył sąsiada, on zdejmował kapelusz i mówił, niech będzie po kolei Jezus Chrystus. A tam trochę wiedziałem, w jaki wieki kłam. Był szacunek. Teraz nie ma. Ci ludzie zginęli, są nowe pokolenia, nie ma szacunku dla innej osoby, nie ma przyjaźni. Ludzie gonią za pieniędzmi, za samochodami, nieważne, niech sobie gonią. Ale mnie to boli, że już nie ma tej przyjaźni, nie ma tej harmonii. Byliśmy biedni, ale byliśmy bardziej solidarni jeden z drugim. Wczuwaliśmy to, co mówi Dalai Lama. Empatia, żeby wejść. I sympatyzować z tamtym człowiekiem. Nie ma empatii. Nie ma dziś empatii. Ludzie patrzą na ciebie, liczą ile groszy mogą z ciebie ciągnąć, albo coś tam. Nie ma już tego. A wiesz, co się zastanawiam? Czy teraz znasz wszystkich tutaj w wiosce? Bo kiedyś to każdy każdego znał, nie? A, wioska jest mała. Czyli tak... Czy ludzie się znają? Czy ludzie, wiesz, do siebie chodzą? Tomasz, prowokoleś mnie i tu masz rację. A nie żyje się lepiej? Nie żyje się łatwiej? Nie, straciliśmy więź międzyludzkie i chodniki między sąsiadami są zarośnięte trawą. Nie ma więcej pieniędzy niż kiedyś? Jest więcej pieniędzy, a jest mniej współczucia człowieka i wczucia się w innego człowieka niż poprzednio. Zamykamy się w pudlach. Ja pisałem kiedyś, to z wierszami to, że możemy kombinować. Pisałem kiedyś, żyjemy w pudlach pleksiglasu. Zamykamy się i płyniemy. Ale nie mamy kontaktu z rzeczywistością, tylko przez ekrany telewizoryjne. Nie, to jest nie to. Nie lubię tego. A nie jest łatwiej teraz... Nie lubię tego czasu. Słuchaj, a nie jest teraz łatwiej po tym 89 jedzenia? Z jedzeniem? Kiedyś było tyle jedzenia? Ja cię tak trochę wiesz. Tak, i teraz jest więcej zagrożenia chemii. Jeszcze na Bukowinie i w Rumunii mamy produkty. Rumunia może dojść eksporterem numer jeden żywności ekologicznej, tylko że... Nie, zbędna polityka. Nie, państwo nie chce mieć milionerów rumuńskich i kraj jest zaprzedany obcokrajowcom. 20 miliardów euro w tej chwili jest dłużnikiem Rumunia. Przeszedliśmy dług krajowy ponad 50%. Nie, to jest katastrofa. A powiedz, jak jak patrzysz na rodziców, jak twoja mama, jak twój tata weszli w ten nowy okres po 89? Co jest ciekawe? Że oni w tym procesie zmiany kwantycznej czasu weszli łatwiej i się z nim zgadzali niż ja. Na przykład mama zna wszystkie talk show'ki telewizyjne i wszystkie seriale tureckie.
Ja tam nie mogę wytrzymać w chacie. Jak to kobiety mogą? To szok, 20 godzin o dupie Maryni i seriale tureckie. Byli jakieś, żeby były turecki. Tata już zapomniał o westernach, o filmach wojny. Mamy, mówmy, samicą alfa, dominuje. I on musi się patrzeć na telewizję, to co tak. Mama włączy, sorry. Sielawi. Dominacja. A jakbyś tak pomyślał, takie trzy rzeczy, za którymi tęsknisz, jak byłeś młody? Za czym tęsknisz? Za czym tęsknię? Za tym obrazem, gdy wyszedłem rano w zimie i widziałem trzy jeleny iść do stogu się paść, i ja ich widziałem, a później szedłem szukać poroże i znalazłem. Znalazłem na Bukowinie znalazłem dwa poroże, jeden z pięcioma ramieniami, drugi z sześcioma ramieniami. I te góry już przewiertałem wszystkie. Za czym tęsknię? Tęsknię jeszcze za zabawą wiejską. Zabawa wiejska. Jak to wyglądało? To był bajer. Taki stary dom polski był zbudowany przez Polaków. Stara szkoła 1-4, z którą uczestniczyłem na pleszy. I tam była duża sala. Podłoga ugięta i zdarta od tańcu, tam się robili wesela i braliśmy orkiestrę rumuńską, bo Polacy tak dobrze odebrali muzykę rumuńską, jeżeli chodzi o taniec, że byli lepsi na tańcu niż Rumuni. Myśmy zamawiali, używam słowa stare, prawdziwe, bęben, trąbkę i skrzypce. Bęben, trąbkę, co mają skrzypce. Jak cici zagrali na weselu, taka energia z tej muzyki rumuńskiej narodowej było, już teraz ją nie ma, tylko że normalnie łamaliśmy podłogi. I w tym była taka energia tańcu, prawdziwa. Czyli to jest drugi, a trzecie to chyba żyłem za tym, jakim byłem wtedy. Naiwny, głupi i dobroduszny. Ale to jest prawo młodości. Trzeba popełniać błędy, żeby wiedzieć, że się je popełniło. Ale chciałbym takim być. Chciałbyś teraz być takim. Tak, tylko nie, ale w tym wieku się nie da. W tym wieku, w tej strefie kwantowej, którąśmy weźmy po 99, nie da się już być prawdziwym. Musisz grać rolę, inaczej cię zjedzą szczury. Teraz musisz grać rolę. Ja jeszcze sobie pozwalam na bycie sobą. Ale kiedyś też była rola, wiesz. Też trzeba było być gospodarzem, też trzeba było być matką, ojcem. Synem. No nie o to chodzi. Nie chodzi mi o falę z Brukseli. To jest, to i na działku to nie wgłębiam się w temat. Nie, żałuję stary czas. Tęskno. Ja się wtedy się urodziłem, wtedy sobie ukształtowałem charakter. I miłość była inna w ogóle, raporty chłopaków dziewczynami były inne. Może były dzikie, ale prawdziwe, nie wiem. Bolek, bo tak rozmawiamy sobie tutaj tak no. O polityce trochę. No. Bolek, ale ty mówisz cały czas, wy macie, u was, to ty się czujesz trochę Polakiem, czy ty się trochę czujesz Rumunem? Można powiedzieć Rumun? Tak. Czy Rumun? Ja jestem polskim Rumunem. Polskim Rumunem. Ale jestem produktem polskim wyeksportowanym w Rumunii. Chwili, gdy mnie potrzebujesz Polsko, to mnie tam przywiezie. A jestem wdzięczny Polsce i teraz cieszę się, że to mówię. Polska mi dała możliwość studii na Akademii Sztubingu w Poznaniu i Polska mnie wykształciła jako rzeźbiarz akademicki. Ja zawsze wdzięczam Polsce wszystko. Zresztą, a tu polskość była na zawsze. Wiecie co? Jak przetrwa polskość na Bukowinie? Przetrwa, bo zawsze byśmy mieli jakaś nauczycielka języka polskiego, nawet mój tata i mama mieli. Zawsze ktoś był? Tak, zawsze. Pani Obarskamia, tak. I jeszcze coś. Nauczycielka i ksiądz. Zawsze mieliśmy księdza polskiego i jeszcze. Ja ci pokażę książeczkę, która jest 1916, no której się mówi, módlmy się za cesarza Austrii, bo wtedy byłem poza zaborami austriackim. Austriacko-węgierskim. Czyli ojciec na wszystko. Pierwszy mój język jest polski, pierwsza moja mowa jest polska, bo na podwórku się mówiło po polsku. Wiem, że kiedyś przez przypadek przyjechał kuzyn ze Suczawu, taki biznesmen handlował na bazarze i dla łatwości rozmowy zrobiliśmy jeden błąd. Na podwórku dziadka Wiktora, my gadaliśmy po rumuńsku. Wiesz co powiedział dziadek? Na moim podwórku się gada tylko po polsku. Ale jest. A to był ostry chłop. Ale Bolek, ja czuję, że w tobie jest taka, wiesz, taka polskość, taka niesamowita polskość i niesamowita rumuńskość. No tak.
Panie Tomaszu, nie wiem czy z Akwinu, czy chyba z Lubelskiej. Powiem jedna rzecz. Ja muszę grać, jak się mówi, na dwóch statkach. Czasami się zdarza, że jestem w Rumunii i Rumun mi powie: spieprzaj stąd, bo ty jesteś Polakiem. Zdarza mi się i w Polsce. Bywają takie rzeczy. Spieprzaj stąd, bo jesteś Rumunem. Ale ja muszę załagodzić i Rumuna, i Polaka. Tylko, panie i panowie, ja powiem jedną rzecz. We mnie Polak z Rumunem się zgadza. We mnie nie ma konfliktu kulturowego, nie ma konfliktu językowego. Ja ci tłumaczę w tej chwili wiersz, który mam w pamięci w języku rumuńskim na polski. Ja nie, we mnie nie ma konfliktu. Dusza Rumuna z duszą Polaka się zmożą go zgodzić w jednym człowieku. Jaki problem? No tak. A powiedz jedno, czy czujesz jako, jako dusza tej polskości w Rumunii? Mam odpowiedź. Poczekaj, ale Bolek, ale poczekaj! Mam odpowiedź, Bolek! Ale czy czujesz, że Polacy są dyskryminowani tutaj? Nie. Nigdy nie byli. Ani za komuny, nie. Co ciekawe, że Rumunii z gminy, bo tu jest gmina Monastyra Humory, gdzie są te dwie wioski, Plesze i Paramikuli. Oni nas mówią, co ciekawe, że oni nie mówią Polacy, mówią Słowacy. Temu. Jeżeli pojedziesz do Pojana Mikuli, akcent jest, słowa są polsko-czeskie, ale akcent jest tylko czeski. Słowacki. Zakodowało się na przyjeździe Polaków na Bukowinę, że są ze Słowacji. I tak zostało. Oni nie mówią na mnie Polonezu. Słowaku. Słowak. Tak. Ze Słowacji. Skąd się to wzięło? I tak zostało. I następne pokolenie, nawet w tej chwili mam człowieka, który się przyjaźnie w Brazylii Humorny i mówi mi na mnie Słowaku. Słowak. A nie Polak. To się zakodowało, wiesz? Mhm. Pokolenie to odebrały, że my jesteśmy Słowakami, ale jeszcze chcę podkreślić jedną rzecz, panie Tomaszu, że na przykład, jeżeli masz dobre ucho. Dobry przykład. Na przykład my na pierwszy, jak mówimy na pieniądze mówimy tak z rumuńszczony leje. Pieniądze leje. A wiesz jak mówią w PNM Mikuli? Krajcar. Po austriacku. W pewnej chwili przyjeżdżają Polacy z Warszawy, a my pod kościołem mamy takie kółka. Mężczyźni, którzy są żonaci, mają jedno kółko, nieżonaci drugie kółko i trzecie kółko młodzież. A kobiety podkują pod krzyżem, pod kościołem, mężczyźni na... I przyjeżdża ten bus, zaczynałem rozmowę z naszymi tubylcami. Wiecie, co było ciekawe? Nasi nie rozumieją, co mówią warszawiacy nie rozumieją, by mówili, ja byłem tłumaczem. A serio, to był szok! Znamy ten język na tych wciach polskich tak stary, że nowocześni go nie rozumieją. No, nasi, jeżeli nie mieli studia w Polsce, choć dużo ich mają, nie znają język polski. Czyli, Bolek, będziemy pomalutku kończyć odcinek. Okay. I wiem, że napisałeś 20 lat temu manifest. Tak jest. Przeczytasz nam? Tak, trzymamy się tego. Długi wieku. Doszedliśmy czasu, kiedy gwałtownie śmierć przychodzi przez kalkulator, przez elektron, proton, neutron, od jednego krańca ziemi, aż do tego krańca czasu. Już się nie modlimy do Pana Boga, tylko na godziny dokładne, ale tylko cząstką myśli. Ależ On nas chce całych, nie ostatkach i szczęściach. Zaczęliśmy się kochać przez kalkulator. Komputer. Brzydko i agresywnie. Czas już się nie mierzy godziną, minutą, sekundą, tylko falą, elektro, magneto. Stój, człowieku, wróć do samego siebie. Dziękuję. Koniec. To jest mój manifest. Piękny manifest. Przywołanie... I pomysł sobie, żebym był napisany na pierwszy. W takim zadupiu, gdzie możesz odczuć cały świat, a nie musisz być w nim. No właśnie. Bolek, a czego życzysz widzom? Człowieku, wróć do samego siebie. Ściskam dłoń. Bardzo dziękuję.
Bolek, dziękujemy w imieniu moim i widzów za przedstawienie życia tutaj i za tyle wiedzy, no. Jestem potworem, ale zawsze jest po mojej stronie. Dziękujemy bardzo, Bolek. A, razem, nareszcie. A, to mów tak. No, słuchajcie, moi drodzy, Bolkowi bardzo dziękujemy. Ja zawsze po mojej stronie. Tak jest. Bolek jest artystą, rzeźbiarzem, nie malarzem. Jak dobrze oglądaliście, rzeźbiarz z krwi i kości, jak to mówią. I u Bolka można zamówić rzeźbę. Bolek, jesteś w stanie wyrzeźbić, można powiedzieć, wszystko? Nawet kamień jest... Do tej pory jeszcze nie miałem rzeczy niemożliwych, ale... A jesteś otwarty na różne jakieś takie pomysły? Ktoś ci przychodzi i mówi: Bolek, chcę samolot z tego kamienia. Nie, tego nie. Ktoś mi zamówił samolot, nie. Mogę rzeźbić tylko to, co jest w mojej duszy. I jeżeli chcecie sztuczne rzeczy, to idźcie do Chińczyków. To już tak jest. No sorry. No Bolek nie jest fabryką, nie? Nie no właśnie. Fabryką, nie. Czyli u Bolka można zamówić... Rzeźbę z duszą. Rzeźbę z duszą, tak. co mu w duszy gra. Ale jeżeli jest pomysł, który pasuje do mojej duszy, to ja wykonam. Ale jeżeli na przykład ktoś mi zamówił tego... Róże. Nie. Ktoś mi zamówił tego... delikwenta z Władca Pierścieni. A, na przykład. Tego negatywnego... Gandalfa. Gandalfa to mój. Gandalfa kocham, bo Gandalfa rzeźby. Ale tamtego przeciwnika. Tego przeciwnika, nie rzeźby, bo go nie lubi. Nie mogę go. Dal mi 2000 euro, zrób mi tego złego. To nie. Nie. Wesoł, pieniądze. Czyli trzeba przyjść. Ale Gandalfa zrobi. Czyli tak, przyjeżdżamy do Pleszy, tak do polskiej wsi, pytamy w Pleszy, gdzie jest Bolek, artysta, rzeźbiarz. Tak. Powiedzą, że szalony. Szalony, ale pozytywnie szalony. Tak. I przyjeżdżamy do Bolka i siadamy pić herbatę, omawiamy temat, no i coś się zawsze klepnie. Ale Spidermana nie zrobi. Spidermana nie zrobi. Nie. Dobra, Bolek, jeszcze raz wszystkiego dobrego i do następnego zobaczenia. Już tutaj rączkę uściskuję, wszystkiego dobrego. Czołem, zostawcie dobre słowo Bolkowi i co? I odwiedzajcie Bolka w Pleszewie. Kawa i palinka u mnie jest zawsze. Ciaskanie. Moi drodzy, bardzo dziękuję za obejrzenie odcinka. Zostawcie dobre słowo Bolkowi. Już tak odchodzę, bo tam Bolek musi z sąsiadem coś tam omówić. Ale chciałbym was zachęcić do odwiedzenia polskiej wsi już tak na koniec tego odcinka, ponieważ możecie tutaj zobaczyć inną twarz polskości, tak bym to określił. To jest niesamowite doświadczenie, takie zderzenie troszkę kultur, zderzenie dwóch światów, coś pięknego, coś niebywałego, moi drodzy. Więc zapraszam was serdecznie w swoim imieniu do Pleszewa, ale też do Kaczyk, do Nowego Sołońca i jeszcze do innych polskich wsi. Więc wszystkiego dobrego, moi drodzy. Pamiętajcie o łapeczce i subskrypcji, żeby nie ominęło was coś nowego. A jeszcze chciałbym powiedzieć, tak zapowiedzieć, że kolejny odcinek też będzie z Polakiem, z bohaterem z tychże stron albo z bohaterką. Trzymajcie się i do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć.